Dobra, w dzisiejszym odcinku blacharza ostatniej deski ratunku mamy próg. Nie, co to jest błotnik? To jest Sharan Super, on jest 15 tylko takich zostało wyprodukowanych z dachem. Tak, sąsiedzie? No, musimy coś tu zrobić na szybko. Patrzcie, to wszystko jest, to była taka ładna tasiemka. Też to ładnie wyglądało. Original. Co? No co ci tu wymyślę? To wszystko, tu nawet nie ma, tu nie ma do czego spawać. Nie chcę tego ruszać za bardzo, bo to przecież zaraz dziura się w progu zrobi. Trzeba będzie próg jeszcze zaraz robić. Boże kochany, co ty żeście tu wymyślili? Nic, działamy. To mówisz sąsiad, co samo odpadło, tak? Łukasz, pojechałem do Dignowski, przyjedziemy, nawet nie założyłem, że nie mam kurwa tego. Widzicie, samochód sam się biodegraduje. Ech? Samochód sam się biodegraduje. Samo kurwa odpadło. No widzisz. No i tak to wygląda. Jezu. Tak. Trzeba tu wyszarpać to blachę nieszczęsną. Pokaż to. Boże, o. Poszło. No i dobra. Teraz by trzeba było z kartonika jakiś kształt mniej więcej taki zrobić tego dziadostwa. No dobra, mamy taką blachę. Próbuj otworzyć drzwi. No i zamknij. No zobaczcie, tutaj milimetr szczeliny. No dobra. Tu trzeba będzie jakoś to teraz pospawać. I nic więcej nie wymyślę. No kupujcie Sharanu. Tak. Komary, kurwa, patrz. Co? Komar. Komar? Hmm? Czekaj, bo tu mam tylko masę. Przejdziemy tak, o, żebyśmy... Głowy twojej nie kamerował. Gdzie ten... Blacha to taka papierowa trochę. No. Gdzie jest jakiś młotek w tym domu? Istny papier chłopie. Co tak, palić w środku też? Dobra, już się nie pali. Chodźcie, sprawa. Wyszło. Czekaj, co? Otworzyć? No, bo to kurwa, żeby ci się lakier nie popieprzył na tych pięknych... Jaka... No nie papier. Dobra, powinno być teraz to ciekawe tylko. Zmieniamy to troszkę. Kurwa, nie podłączone oczywiście.
Dobra, Stasia, czekaj, tu było coś takiego. Masz jakiegoś spraya, żeby to pomalować sobie? Kupię najwyżej u usta, nie? Jakąś kurwa mineral. Teraz, kurde... To musiałby być srebrny, nie? Co? Srebrny, nie? No najlepiej, ja tu mam jakiś podkład. Czekaj, jakby to teraz było. Tu damy tak. Gdzie jest ta? Gdzie jest ta? To gówno teraz, gdzie to jest. Co? Tu miałem takie gówno, ta śrubka. Kurwa, to jest tak. To jest właśnie taka robota w trawie. Czekaj. Czekaj, gdzieś tu miałem śrubkę. Jest. Pokaż. To jest to, tak? No. A to chcę, żeby dokonać do tej blachy, tak? Ten plastik? No, to od razu sobie, później sobie włożysz, tylko nie wiem, to... Tak... Czekaj, ten plastik, kurwa, jebany teraz! Kurwy syn! Nie chcę. Kurwa! Czekaj, Jezus Maria! Maja, nie pójdź mi do plecy. Co potrzebujesz? Ja... Kurwa pla... Stik. Nie. Ty kurwa. O. Nie chcę wejść, chuj. Czekaj, jak on ma ich w ogóle? A jak tam był? Fut, fut? On tak był chyba. No. No tak on był. No tak był. Nie, to idzie chyba pod spód. O, tak. O. Mhm. Tak? No, no. Tu se wsadzisz to pierdołę i przykręcisz kluczykiem, nie? Tym, nie? Uh-huh. To se schowasz najwyżej. Żeby ci to tak nie latało. A tu ci zrobiłem dziurę, bo tu kurwa nic nie wymyślisz. Zaraz weźmiemy tą wiertarkę i na wkręta się tam wpierdzieli na farmerka. Zgadzić, nie? Tak. Podejdziesz. Kręć. Przemykać? Zamknij wino. Trzymaj tylko. Tylko tak, żeby widać było ten. Widać, widać. Teraz co siedzie? Tu damy... Widzisz, tu nie ma do czego złapać. Także musimy dać to na wkręta. Czekaj, czy stanę wkręt. No kurwa, idealnie. Toż to jest fachowa ręka normalnie. No zobacz, no, idealnie masz. No. Tu masz zagięte. A patrz, tu jeszcze masz taki plastik i sobie go możesz tam wsadzić. O tak, patrz, o kurde, normalnie nówka, nie? Tylko to jeszcze jest nie koniec przygody naszej, wiesz? Bo trzeba teraz taką blachę dorobić tutaj. Z boku? Co? Z boku? Z boku jakoś coś tam trzeba będzie stawić, bo to jest tak popieprzone. Otworzymy drzwi. Mhm, tam. Teraz tu trzeba będzie chociaż coś, wiecie, wstawić, bo tu będzie lecieć. I tak zespawać. Widzicie, to wszystko jest, tu wszędzie jest zżarte. Także nie ma co tu się za bardzo bawić, ale trzeba tu załatać, żeby syf nie leciał. Dobra, czekaj. Stawimy taką blaszkę. Z drugiej strony nic mnie nie zaspawa, bo tam nie ma nawet do czego łapać. Ale... Ta strona jest pomalowana. Trzeba wybrać jeszcze. Coś tam brakuje. Gitwalina. No wiesz? Czekaj, może tak odrobić? No, 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 dobra. Tak? No,
Co małym frontem sprawaj, bo to rzadka. No to akurat tu masz z jedynki blachy, to no. Kurwa chyba najgrubsza. O! Kurwa, mi w oko strzeliło. Czekaj, ja muszę założyć sobie okulary, bo to przecież zaraz... Z tyłu masz. Kurwa, będzie... Okulista. Zaraz będzie okulista. A to mi się... A przymknij te drzwi. No zamknie. Idealnie, że taka szczelina jest dobra. Elegancko. A coś? No, coś, tak? Tak? No i elegancko. No i dobra, no tam co, dalej już nie, nic tam nie zrobię, bo tu trzeba by było drzwi ściągać albo błotnik. A tego nie będziemy robić. No. Jedno co mogę zrobić... Nie, tam też już nic nie mogę zrobić, czekaj może coś nożyczkami to... Nie. Nie, a tu już nie powinno nic lecieć. Na pewno syf nie będzie się dostawał, tu tam będzie się ten. Teraz sąsiedzie, wiesz co zrobimy? Pomalujemy to może od razu. Mam spraya, okleimy, co? To tylko... Kurwa, no jak nowe. No i dobra, zaraz to pomalujemy. Tak to wygląda. Skupzę się. No. Tam jest blacha założona za ten, żeby nie leciało syf. Tutaj będzie otwór. Tutaj coś takiego. Będzie git. Tak, sąsiedzie. Boże, jak ciemno już jest. Trzeba odtłuścić troszeczkę. Elegancko. No ładnie teraz sąsiad obklej... Będziesz obklejał. No tak, i fuj. Co mu to? Co tu więcej potrzeba? Nie, weź inaczej, wiesz co? Weź, czekaj sąsiad. Uchyl trochę drzwi. Uchyl drzwi. Weź tutaj, daj taśmę. A na drzwi? Na drzwi daj taśmę i na to, żeby ten... Bo to jest jakiś jasny spray. No sam narożnik tylko, o. Tak. Ciach. Dobra, niech sobie będzie. Tak, bo to jest ten. Nie? Gdzie jeszcze? Patrz jak tata. Tata ładnie ten. Niżej trochę. O tak, no dobra. No i resztę gazetami opierdziel. No kurde, robota jak... Robota tych puk, patrz. Prawie. Robota to by to by puknął młotkiem i ten próg by leciał. Dobra, pomogę tu, żeby było szybciej. Słuchaj, to jest super robota. A kto będzie, kurwa, wiedział, że to moje auto? Nie? Czekaj, trzeba do środka, trzeba... Zanim tam już kupuj, kurwa, to bo jest od Łukasza robione. Czekaj, bo już się zacieki robią szprajem. A to i tak będzie se malował ktoś to. Albo wymieni boty, przecież to tylko tak jest na sztukę, dobra. Pierwsza warstwa, niech coś nie. Także tak. Wiesz co, tu można w sumie pomalować. A tam nie da rady przyłapać tym zamiast tego wkręta? Nie da rady, bo to jest tylko tu kawałek blachy, tam bliżej nie ma blachy, wiesz? Ja bym się to zrobił, tam dalej jest ruina. Tu wkręta na brzegu pierdolę. Albo nam takiego płaskiego, wiesz? A czemu to... Będzie kurwa widać. Ale farmer wygląda elegancko. No to, że będzie widać, no ktoś będzie... No to co zrobisz? Możesz dać takiego, wiesz jakiego? Takiego z tymi płaskimi łbami na krzyżaczka, takie te malutkie. Ja nie mam takich, mi się pokończyły takie długie. Mhm. Także ja nic ci nie poradzę, mój drogi. Dobra, lecimy drugą warstwę, tam nie ma co się...
Komary u ciebie kurwa latają do chuj. No latają, ale zaraz je... Nie, niech to wie. Nie, przepraszam, co to wtedy. Sąsiad, no nic tu nie wymyślę też o tym, nie? Czekaj, gdzie jest ta śrubka teraz nieszczęsna? Która? Ty zabrałeś tą śrubkę? Tą? Daję ci ją zaraz, sobie to skręci. Będzie elegancko. Tak. I teraz kręcimy od razu. Ma sobie trochę za dużą dziurkę zrobił, ale... No i dobra, trzyma. Tu już nic nie wymyślisz. Potem sobie możesz jakąś farbą się to pomalować, bo to jest taki podkład, nie? No. No ale lepsze to niż... niż to. Ja tu było takie ładne te... Taśma. Chodź, nie chciała mi się przykleić, kurwa, suka. Możesz jeszcze szpachelko, jak masz tu, no. Potem jeszcze sobie szpachlą tam, bo tam... Dobra. Nie ma co. Nie ma co. Piękna robota zrobiona. Zobaczcie, jaka piękna robota. Normalnie... Czekajcie, tu już można to... Z... Kręcika, ja sobie go później mam wkręcić, tak? Co? Kręcika? No nie powinno ci już nic tu odlecieć, nie? Ja ci go wkręcę, jak chcesz. Dobrze, ja sobie go później upierdolę. To zamknij drzwi. A gdzie on jest ten skręt? Teraz ja trafię w otwór. No, weź te traf tu w to dziurę, kurde. Ach, kurde, to wszystko jeszcze. No i kurde, elegancko. Linia nadwozia jest zachowana. Pięknie. Może być. Fura jak nowa. Dobra. No wiesz co, sąsiad, teraz zrobimy tą tak zwaną przysługę wzajemną. Ja tutaj pospawałem pięknie samochód, a ty mi pomożesz MacPersona założyć do Ducato. Myślę, że to będzie bardzo dobra taka sąsiedzka pomoc. Także moi mili, trzymajcie się. Na dzisiaj koniec. No dobra, no z daleka to wygląda ładnie, powiedzmy. Jesteś zadowolony, sąsiad? Jako klient. Może być? Lepsze niż się za... Żebyś mi potem nie powiedział, bo wiesz, że gwarancja jest do studni u mnie, nie? Do stół? Do studni, a studnia... A studnia tam jest przy bramie, widziałeś, nie? Studnie, no, no. Głęboka? No, taka dosyć. Dobra, także co, porobione. Idziemy inne czynności robić, bo tu już noc się zbliża.